Gdy parze urodzi się dziecko, zmieniają się jej wzajemne relacje i porządek dnia. Kobieta i mężczyzna stają się rodzicami, a wszystko kręci się wokół nowego członka rodziny. Ich hätte es früher nie so gedacht, dass ich mal drei Kinder haben würde. Ich habe mir zwei Kinder gewünscht. Und aber jetzt bin ich total glücklich und vielleicht sind wir auch noch nicht fertig. Dziecko jest zdane na całodobową opiekę. Lecz nie chodzi o to, żeby rodzice sprawowali ją perfekcyjnie. Mogą się uczyć na błędach i znajdować swoje własne sposoby. Wunderbare Herausforderung. Also ich, das Schöne ist ja, die Kinder sind ja nicht von heute auf morgen da, sondern die sind ja jetzt drei Kinder mittlerweile und die sind ja gekommen, nicht alle gleichzeitig. Und damit bin ich auch in der Situation, einfach daran wachsen zu können. Und rodzicielstwo oznacza konieczność stałego eksperymentowania i nastawiania się na nowości. Rodzice sami czują się niekiedy tak, jak gdyby właśnie się narodzili. Mężczyzna stał się ojcem, a kobieta matką. Odtąd wszystko trzeba wspólnie omawiać, a niekiedy się spierać. Na Reibereien gibt's unglaublich viele. Ich muss sagen, so das erste Jahr war das schlimmste Jahr. Also da wurde ja alles neu diskutiert. Ja. Vorher hatte man so seinen Status in dieser Beziehung und jetzt war man auf einmal Mutter, auf einmal Vater und wirklich eigentlich fast alles wurde neu diskutiert. Und das war unheimlich kräftezehrend und anstrengend. Eva, ich würde ihr gerne drei schicken. Toczenia sporów można się nauczyć. Ważne jest na przykład, by pozwolić drugiej stronie wypowiedzieć się do końca i nie wracać stale do przeszłości. Jeśli problemu nie da się pokonać samemu, można skorzystać z mediacji przyjaciół lub krewnych albo odwiedzić poradnię rodzinną. Kryzysy należą do rodzicielskiej codzienności i przemijają. Bycie rodzicami, tworzenie prawdziwie zgranego zespołu, to nie przychodzi samo z siebie. Trzeba trochę poćwiczyć. Na jedno wszakże należy zwracać uwagę. Vom Kind wegzuhalten, weil das Kind das meiner Meinung nach noch nicht damit umgehen kann. Wenn da jemand schreit, dann bezieht es das Kind auf sich. Man merkt das auch, das ist dann auch irgendwie wieder angespannt. Und das versuchen wir wegzuhalten, aber es geht im Alltag nicht immer. Wir versuchen es halt so gut, wie es können. Być może matkę, która trzyma w ramionach swe dziecko, ogarnia fala szczęścia. Lecz nie zawsze jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Dla niektórych rodziców ich dziecko to do pewnego stopnia nadal ciało obce. Niekiedy do przestawienia się na nowe życie potrzeba czasu i cierpliwości. Bedingt durch die Hormonumstellung, bedingt durch die komplett neue Situation, nicht nur noch Frau zu sein, sondern eben auch Mutter zu sein und eben 24 Stunden für ein Kind da zu sein. Also die permanente Beobachtung eines Menschen, die permanente Umsorgung eines Menschen, auch in der Nacht, wo man ja sehr müde ist, wo man eigentlich auch seine Ruhe braucht. Ja. Und das sind Sachen, wo man zum Anfang sehr überfordert ist. Und das spielt dann in dieses Wochenbett mit rein. Tak zwany Baby Blues nie trwa zbyt długo. Niekiedy wszakże kobiety wpadają w tak głęboki kryzys, że wymagają pomocy lekarskiej bądź psychologicznej. Potem małe przedsiębiorstwo rodzinne znów potrafi radzić sobie z trudnościami. Magicznym słowem jest tu podział pracy. Można ustalić, kto za co odpowiada. Ojcowie w takim samym stopniu mogą troszczyć się o dziecko. Oboje, i mężczyzna, i kobieta, potrzebują czasu, by wrosnąć w rolę ojca i matki. Wir gehen beide in Vollzeit arbeiten. Ich gehe meistens einkaufen. Und genauso auch im Haushalt helfen, aufräumen, Boden sauber machen, kochen, abwaschen. All das mache ich auch. Also je nachdem, wer von uns Zeit hat. Da macht keinen großen Unterschied, wer was macht. Jeśli oboje partnerzy tak ustalą, w pierwszym okresie głównie ojciec może pełnić obowiązki przy dziecku i wystąpić o bezpłatny urlop rodzicielski dla siebie. Ojcowie stają nagle w obliczu problemów, które do tej pory były im obce. Niektórym proszenie partnerki o radę i pomoc sprawia większą trudność, innym mniejszą. Lecz pierwsze chwile, gdy całkiem samemu trzeba radzić sobie z maleńką istotką, są trudne dla każdego ojca. Ich habe vorher den Freunden immer gesagt,
Wilma und ich machen uns einen netten Abend mit DVD gucken. Aber zum DVD gucken wäre irgendwie gar keine Zeit gewesen, weil man ständig mit irgendwas beschäftigt ist. Man merkt plötzlich, wenn man alleine mit dem Kind ist, wie viel man um das Kind herum bastelt und macht und tut. Und ich glaube, ich hätte nicht mal einen Vorspann von einer DVD geschafft. Rola ojca pełna jest sprzeczności. Jako ojciec rodziny winien on zarabiać pieniądze, ale także troszczyć się o swoje dziecko. To niełatwe zadanie. Meine Rolle als Vater ist, dass ich versuche, alles auf einmal zu sein. Ein Vater, der dauernd da ist, aber natürlich einer, der seinen Job weitermacht. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. O swoim podejściu do nowej ojcowskiej funkcji każdy decyduje zgodnie z własnym temperamentem i planami życiowymi. Mężczyźni mogą być panami domu lub biznesmenami, artystami lub wojownikami, albo też grać całkiem nową rolę. Wszystko zależy od wyboru własnej drogi, a tę każdy musi znaleźć sam, razem z dzieckiem. Życia.